przyłożony lub do ręki. Ostro było w tym meczu. No, było bardzo ostro. W sumie wiemy, o co walczymy i nie mogliśmy odpuścić takiego meczu. Szkoda tylko, że troszeczkę sędzia podszedł blisko. Z naszej strony wydawało się tak, jakby troszeczkę uważam, że powinien faulę przynajmniej gwizdać w jedną i drugą stronę i dzielić kartkami, no nie wiem. No właśnie, bo chyba bardzo dużo rozmów przeprowadziłeś dzisiaj z sędzią jako kapitan, miałeś tą możliwość, że tak powiem. No chciałem się po prostu dowiedzieć, dlaczego ta stronnicza sędziuje, dlaczego nie pokazuje kartek w jedną i w drugą stronę, gdzie było widać, że była ostra walka, to tylko dzielił kartki w naszą stronę, w jej stronę tam sporadycznie i mówię, chciałem jeszcze tak samo wyjaśnić sytuację wymuszenia fauli. No, jeżeli naszym zawodnikom daje, a oni zawodnicy po prostu starają się wymusić kilkanaście razy, tak samo uważam, że powinien upomnieć danego zawodnika. No niestety tego nie robi. No, wiadomo, wtedy zdenerwowanie się w nasze szeregi wkrada i dlatego tak się dzieje. Nie mogliście tego meczu jeszcze wcześniej rozstrzygnąć? Jakby było 2-0, 3-0, to podejrzewam, żeby nie było tej sytuacji, co stało się w końcówce. Zgadza się. Były ku temu sytuacje, żeby jeszcze strzelić jedną bramkę, jeszcze grając w 11. Niestety nie udało się. To są takie mecze po prostu, że się ma jedne czy dwie spółkowe sytuacje, trzeba je wykorzystać i po prostu dowieść ten wynik do końca. Nam się dzisiaj to udało. Myślę, że w następnych meczach będzie lepiej. A kim będziecie grali w tym następnym meczu? Bo z tego co trener mówił, to ławka coraz dłuższa, ale nie rezerwowych, a tych, którzy muszą zasiąść na trybunę w tym zrobionym meczu. No właśnie, to jest dylemat, ale część zawodników teraz właśnie będzie pewnie pauzowała, ale część powoli powraca z powrotem do zdrowia, także myślę, że raczej takiego problemu nie będzie, żeby zostać 11 zawodników, chociaż wiadomo, że... To jeszcze... My wiemy o tym, że nie będzie łatwych meczy. Każdy jeden mecz, po prostu jak będziemy grali, każda drużyna po prostu będzie chciała jak lidera. Lidera i po prostu wiemy. Wiemy, że na każdym meczu będziemy musieli się sprężyć na 100%. Każda drużyna po prostu będzie przeciwko nam grała też na 100%. Oni mogą później przegrać jeden, dwa mecze następne, ale z nami po prostu się będą stawiali. Mamy przykłady z poprzednich sezonów, jak to było. No i jesteśmy przygotowani na to. Dzięki.